Cześć, ja jestem Max. Cześć, jestem Tomek. Jesteśmy z Tułuczkom i dzisiaj jesteśmy na łódzkim lotnisku i lecimy do Aten. Dokładnie, dokładnie. Lecimy do Aten i będziemy dla Was relacjonować to wszystko, co się dzieje w Atenach. Specjalnie dla Tułuczkom pokażemy to, co najciekawsze w Atenach, co mogą zobaczyć turyści z Łodzi czy z całego regionu. I może powiemy, dlaczego się tutaj znaleźliśmy. Jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że dziś po raz pierwszy z łódzkiego lotniska leci samolot Ryanaira do Aten. Samolot Ryanaira będzie leciał raz w tygodniu właśnie do Aten w soboty. Także już można z tego połączenia korzystać i my właśnie z tego powodu dzisiaj tutaj jesteśmy. Lecimy do Aten i będziemy Wam przekazywali informacje o tym, co można ciekawego zobaczyć w Atenach. Ja na pewno będę się skupiał na takich miejscach bardziej rozrywkowych, typu restauracje. Planuję też przygotować dla Was wiele niespodzianek typu rzeczy, które warto przywieźć z Aten. Myślę, że możecie liczyć też na dużo, dużo więcej, ale wszystkiego nie będziemy zdradzali. Swoje materiały będziemy wrzucali w miarę możliwości w trakcie wyjazdu, ale też po naszym powrocie do Łodzi możecie spodziewać się mnóstwa materiałów z Aten, także zapraszamy do oglądania i do śledzenia. Cały nasz wyjazd możecie znaleźć w mediach społecznościowych pod hashtagiem Tułucz w Atenach. Coś tak, jeszcze? Ja tylko dodam od siebie, że bardzo chętnie podzielę się swoimi wrażeniami, zwłaszcza dla tych, którzy mają rodziny, którzy chcieliby taki spokojniejszy wyjazd, bardziej turystyczny, może mniej rozrywkowy, ale może bardziej też taki historyczny, czyli tak, aby poszukać to, co w greckiej kulturze najpiękniejsze, najciekawsze. Także dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Zapraszamy do śledzenia naszego wyjazdu i trzymajcie się.